Porada miłosna. Witam serdecznie wszystkich. Dziś karty mandala, karty w postaci mandali, by zobaczyć, co może polepszyć Twoją relację. Co może polepszyć Twój związek, Twoje małżeństwo. Przyjrzyjmy się, co powiedzą dzisiaj poszczególne mandale, które mają aktywizować, czyli polepszyć coś, co jest niefunkcjonujące w Twojej relacji. Do tego używam talii Sacred Geometry Activations Oracle, czyli sekretna geometria, magia mandali, która aktywizuje, czyli to jest orakel, przepowiednia, wróżba aktywizująca, co być może już dawno usnęło w Twojej relacji. Witam serdecznie. Zasubskrybuj dzisiaj mój kanał. Jeśli jesteś nowy, nowa na moim kanale, zapraszam, ponieważ wtedy dostaniesz powiadomienie od YouTube'a o wszystkich premierkach moich rozmaitych wróżb na różne tematy miłosne, horoskopy, rytuały, wskazówki, rozkłady na cały tydzień, karty również anielskie. Rozmaite tutaj są czytania, codziennie inne, więc zapraszam Ciebie do subskrypcji mojego kanału. Subskrybuj dziś, subskrybuj teraz. Piszcie również komentarze, lajkujcie z kciuszkiem w górę. Zapraszam również na wróżby indywidualne, które odbywają się poprzez WhatsApp lub Messenger. I napisz do mnie koniecznie na e-maila, jeśli potrzebujesz wróżbę indywidualną. Ona opiera się na Waszych datach urodzenia, zdjęciach i konkretnych pytaniach na poszczególne problemy, które oczywiście takie wróżby indywidualne są dokładniejsze lub bardzo dokładne. Zapraszam serdecznie, napisz mi e-maila, ja podam Ci warunki oczywiście takich wróżb indywidualnych. Zapraszam. Kochani, teraz wybierzcie sobie jedną z tych kart. Mamy trzy karty, 1, 2 i 3. Wybierzcie sobie jedną, która przyciąga Wasze oko, kartę lub numer i zaczynamy. Porada miłosna, co polepszy Twój związek? Romantic love. Piękna różowa mandala, która oczywiście tutaj ma energicznie zaktywizować Waszą romantyczną miłość w relacji. Być może Wasza miłość nie jest już romantyczna. Nie ma już tych motyli w brzuchu, nie ma już tego czaru, który był na początku. Romantyczna miłość musi powrócić do Waszego związku, do Waszej relacji, by było znowu pięknie, romantycznie, uczuciowo, emocjonalnie. Ten kolor różowy tej mandali to miłość i ma właśnie ta mandala przypomnieć Tobie, że romantyczna miłość jest niezbędna w długiej relacji, która już być może staje się nudna, zrutynizowana, jakaś powszechna. Natomiast romantyczna miłość naprawi całą energię tego związku. Romantyczna miłość, piękne wieczory przy świecach, przy pięknej muzyce, być może kąpiel razem przy świecach, przy pięknych zapachach, być może piękne kolacje razem, tańce w domu nawet można sobie potańczyć. Nie trzeba iść w tym czasie na jakieś dyskoteki, można w domu pięknie, romantycznie potańczyć. Oczywiście piękne, intymne momenty, romantyczne, pełne ciepłych dotyków romantycznych. Wszystko to być może stało się u Was jakieś zapomniane,
niedbałe, powszechne, nie macie czasu, więc przywróćcie romantyczną miłość do waszego związku, a to umocni, polepszy waszą relację. Zapraszam grupę numer 2. Co polepszy waszą relację, kochana grupa 2? Communication, czyli komunikacja. Widzimy tutaj piękną zieloną mandalę, która pokazuje nam nadzieję. Nadzieję, że wasza komunikacja w związku będzie jeszcze lepsza. Może się polepszyć i cały związek poprzez to będzie o wiele lepszy. Czyli komunikacja jest właśnie to w waszym związku, co podupadło, co jest niedbałe, być może co jest drażniące, frustrujące, denerwujące, być może wasza komunikacja prowadzi was do kłótni. Więc poprawcie, polepszcie, naprawcie, pomyślcie o waszej lepszej komunikacji, jak możecie ze sobą komunikować. Być może przez piękne, romantyczne, krótkie liściki, być może przez niespodzianki, przez piękny język, komplementy, o których już dawno zapomnieliście w tej powszechności dnia codziennego. Być może częściej powinniście sobie powiedzieć, że kocham Cię również, że tęsknię za Tobą lub po prostu miło się do siebie odzywać. Być może wymyślcie sobie jakieś konkretne imiona, które będą śmieszne, słodkie dla Was, jedyne. Czyli różne są triki dla stworzenia komunikacji szczególnej w jednej relacji. Czyli poprawcie porozumiewanie się ze sobą. Poprawcie waszą komunikację w relacji. I zapraszam grupę 3. Grupa 3 to karta Soul Time. Czyli wsłuchaj się w głos swojej duszy, w siebie samą. Co pragniesz? Czego pragniesz? Czego pragnie twoja dusza? Wsłuchaj się w siebie samą. Co podpowiada ci dusza? Czego chcesz? Być może ganiasz, jesteś zabiegana, zatroskana sprawami codziennymi. Ale czego tak naprawdę pragniesz w tej relacji? Czego pragniesz? Czego chcesz od partnera? Co chcesz osiągnąć w tej relacji? Czego pragniesz codziennie? Wsłuchaj się w głos w swojej duszy i bądź w zgodzie z sobą. Powiedz partnerowi, czego pragniesz. Jeśli nie żyjesz w zgodzie ze swoją własną osobą, ze swoją własną duszą, tylko na jej przekór, to jesteś automatycznie nieszczęśliwa. Robisz wszystko mechanicznie, funkcjonujesz tylko. Natomiast brakuje ci czegoś. Wsłuchaj się w to, czego pragniesz, by być w tej relacji szczęśliwą. Jeśli wsłuchasz się w głos swojej duszy i wyrazisz te potrzeby do twojego partnera, zmieni się coś w waszej relacji i stworzysz ta relacja na nowo, obudzi się i będzie szczęśliwa. Takie rady i wskazówki, takie porady miłosne miały dla was dzisiaj karty mandali. Dziękuję serdecznie. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Jeśli macie jakieś problemy w swoich relacjach, małżeństwach lub innych, pracy, finansach, zapraszam serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.